16 Bartosz Czerwiński, 13 Patryk Kiełpiński, 2 Szymon Kocieniewski, 11 Karol Maliszewski. Czerwone stroje, goście, natomiast gospodarze w niebieskich trykotach. Gramy pierwsze spotkanie finału Pucharu Polski województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj Urbańskiego, Ciężkowski rusza do pola karnego, Ciężkowski, końcowa linia i zagranie tutaj, będzie gol, tak! Mustang, 1-0, Mateusz Dawiec. Ależ kapitalny początek tego spotkania dla Mustanga Ostaszewo. Znowu wrzutka na pole karne, jest zagranie głową i to będzie gol dla Wdy Świecie, 1-1. Trafia do siatki Piotr Siekirka, jak dobrze dostrzegłem. To on tam stał w świetle bramki. I znowu daleki wyrzut na pole karne. Gdzieś tutaj na Redlewskiego. Bartosz Gorzka, kapitalna interwencja. A krótko z Redlewskim. Tymczasem piłka na pole karne. No i to jest gol. Łukasz Rozdowski. 2-1 prowadzi w Dwa Świecie. Pod bramką. Napastnik Wdy dostał, no co by nie mówić, dośrodkowanie, który tutaj Szymon Kocieniewski, na niego też warto zwrócić uwagę. I on dołączył do kolegów. Bartosz Gorzka, 3-1! Wyprzedzony tutaj był bramkarz Mustanga Ostaszewo. No i to jest trafienie na 3-1 dla Wdy Świecie. Patryk Urbański, pięcioosobowy mur zespołu Mustangu. Strzał Urbańskiego przy... No i odbudowa ustawienia teraz zespołu gospodarzy. Awda gra długim podaniem. Bartosz Gorzka niepewnie. Siekirka. Czy on to skończy? Tak! 4-1. Piotr Siekirka. To jest jego drugie trafienie. Belc między innymi w polu karnym. Dośrodkowanie na Hajasiego. No jednak niezbyt do jednego trafił ponownie Piotr Siekirka. 4-1. Rozpoczynamy drugą połowę. Niebieskie stroje. Mustang Ostaszewo. Tymczasem rzut wolny dla Wdy Świecie. Patryk Urbański. Jego strzał na bramkę. Mimo tego, ale Wietrzykowski jest przez szesnastką. Wietrzykowski, Rożnowski w polu karnym. Rożnowski, Bartosz Gorzka. Dobre Wdy, jest tutaj okazja przed szesnastką i to będzie... Nie, jednak blisko prawego słupa. Piątka zawodników gospodarzy, dośrodkowanie. Przeszło tutaj przez jednego z obrońców jeszcze Ciężkowski. Ciężkowski przed bramkę i to jest gol! Na 2-4! Ale jest odgwizdany offside. Marka Końki, która teraz wyprowadza swoją akcję. To będzie okazja na 5-1! I to jest gol! 5-1! Bramka podwyższająca prowadzenie w tym pierwszym meczu. Wiecie, rusza tutaj na pełnej szybkości. Czerwiński, okazja na 6-1, ale tutaj akcja w tym świecie. Po prawej stronie Damian Wietrzykowski, on na pole karne i okazja na 6-1, ale przed Kiełpiński, zagranie do Siekirki, okazja na szóste trafienie w tym meczu. Śliwiński, poprzeczka praktycznie po tym strzale z bliskiej. Myślę, że tutaj zawodnik, który nawet patrząc na same statystyki z klasy okręgowej się wyróżnia. Koniec, koniec pierwszego meczu w szczeblu okręgowym. Mustang Ostaszewo 1. Po trafieniu Mateusza Dawca na 1-0, ale później grała już tylko w Da Świecie. 5-1 trafienia. Najpierw wyrównujące Piotra Siekirki, następnie 2 Macieja Rożnowskiego.